Cześć. O ile dzisiaj na rynku procesorów x86 mamy zasadniczo dwóch graczy, to dawniej sytuacja wyglądała inaczej i producentów takich procesorów było wielu. IDT, Cyrix, Next Gen to tylko ci ostatni, którzy się poddali, ale było ich jeszcze więcej. Chipsen Technologies, Transmeta, czy bohater tego odcinka, firma Rise Technology, wraz ze swoimi procesorami o nazwie MP6. Jest powód, dlaczego albo nigdy o tej firmie nie słyszeliście, albo ich nazwa jedynie obiła się wam o uszy. Ale tak naprawdę to nic o nich nie wiecie. Ten powód to... brak informacji. Muszę przyznać, że chyba nigdy nie zetknąłem się z firmą, którą chciałem prześwietlić, o której byłoby tak mało informacji. Można nawet dojść do wniosku, że Rise Technology to taka firma widmo. Niby była, nawet nie niby, a na pewno, mam ich produkt w dłoni, niby wszystko działo się w czasach internetu, serwisów internetowych, etc., a informacji o nich brak. Nawet ustalenie nazwisk kluczowych pracowników, nie wspominając choćby o zdjęciu CEO, zdjęciu siedziby, cokolwiek związanego z firmą oprócz zdjęć produktów czy logotypu, jest wyzwaniem. Wyzwaniem, które postanowiłem zaakceptować, bo raz, że jestem uparty, a dwa, lubię taką IT archeologię. Korzystam z takiej mało znanej googlowej usługi o nazwie Pinpoint, która została stworzona do takich zadań. Zgromadziłem trochę źródeł, przejrzałem niemałą liczbę książek IT i gazet, w których choćby pada słowo RISE, co najczęściej było złym tropem. Nie stroniłem też od Wayback Machine i wreszcie, po miesiącu kopania, doszedłem do wniosku, że straciłem miesiąc i nie mam nic. To znaczy, coś tam znalazłem, ale są to szczątkowe informacje rozparcelowane pomiędzy różne gazety, które choć sporadycznie, to zdarzało im się coś o RISE napisać. Oczywiście mówimy o zagranicznych mediach, bo w naszej prasie cisza. Przygodę z RISE podzieliłem na dwa klipy. Pierwsza część, którą właśnie oglądacie, będzie w formie dokumentu, jakie zwykle robią. Będą cytaty, przyjrzymy się realiom czasowym i tak dalej. Drugi film to czysta praktyka. Poskładamy retro PC-ta na bazie procesora RISE, sprawdzimy wydajność m.in. w grach, a potem porównamy jego wydajność z produktami Intela i AMD. Zatem, oto co udało mi się ustalić. Firma Rise Technology powstała już w 1993 roku. Powiedziałem już, bo pierwszy produkt wypuścili na rynek dopiero pod koniec roku 1998. W firmę zainwestowało kilku większych graczy, w tym m.in. Umax, Acer czy UMC. Oraz co ciekawe VI i Cyrix, z którymi Rise miało konkurować. Nowy gracz na rynku procesorów x86 posiadał przynajmniej trzy placówki. Ta główna mieściła się... cóż, według większości źródeł w Santa Clara i jest to prawda. Ale przeprowadzili się tam kilka miesięcy przed wypuszczeniem pierwszego procesora. Dzisiaj nie ma tam już starych budynków i jest tam nowy kompleks biurowców. Ich strona internetowa, dostępna oczywiście dzięki Archive.org, podaje, że pierwotna siedziba mieściła się w San Jose. Pozostałe dwie placówki rozlokowane były na Tajwanie, w miejscowościach Hsinchu oraz Taipei. Rise Technology nie posiadało swoich fabryk, byli producentem typu fabless. A za produkcję odpowiadał jeden z inwestorów, firma United Microelectronics Corporation, ale znalazłem też informację, że ich procesory były również produkowane przez dobrze wszystkim znany TSMC. Stanowisko CEO pełnił niejaki David Lin i niestety, ale nie udało mi się znaleźć jego zdjęcia, ale gdzieś już słyszałem to imię i nazwisko i wy pewnie też. Well, who is this guy, huh? Who is he? Because I will track him down and kick his ass. David Lin. David Lin. David Lin! David Lin! Pomimo tego, że przez wiele lat firma nie oferowała żadnego produktu, to udawało im się przyciągać do siebie inżynierów. Oto jak zachęcali do wstąpienia w swoje szeregi. Dlaczego warto pracować w RISE? Chcieliśmy powiedzieć coś o RISE, aby przyciągnąć dobrych ludzi, więc zapytaliśmy HR, dlaczego ludzie tu pracują. Odpowiedzieli, pełny pakiet świadczeń, co jest niespotykane dla startupu. Wtedy zwróciliśmy się do prawdziwych ekspertów, naszych pracowników, o to, co nam powiedzieli. 10 najważniejszych powodów, dla których ludzie pracują w RISE. 10. Wsparcie firmy i jej przywództwa. 9.
wyjątkowy potencjał wzrostu. 8. Emocje każdego dnia. 7. Cholernie dobre bajgle. 6. Świetny zespół projektantów. 5. Nastawienie na wygraną. 4. To startup kubku. 3. Ogromne możliwości doskonalenia zawodowego. 2. Produkujemy procesory. 1. Tu jest fajnie. Dołączysz do nas? Mam dla was off-topicową ciekawostkę odnośnie bajgli, czy bajglów, albo bajgieli. Who would like an authentic New York bagel? Nie wiem, czy wiecie, ale te kojarzone w szczególności z Nowym Jorkiem rogale powstały prawdopodobnie w Polsce, w Krakowie. U nas są często mylone z obwarzankiem, a w Nowym Jorku, co ciekawe, są przyczyną wielu wizyt na ostrym dyżurze, bo okazuje się, że Nowojorczycy mają problemy z ich przekrojeniem. I śmieją się, że to my mamy problemy z wkręceniem żarówki. Skupmy się teraz na samym produkcie Rice, czyli na procesorze MP6. Jest on 300-bitowym przedstawicielem rodziny IA32, czyli po ludzku jest zgodny z architekturą x86. Ot, były to kolejne procesory, które można było zamontować w tej samej płycie, co innych konkurentów Intela, np. AMD czy IDT, bez obawy o zgodność. Opracowując układ, twórcy używali w sumie trzech nazw kodowych, 6401, Kirin oraz Lynx. Wyróżnią Kirina. Nazwa wywodzi się od zwierzęcia z mitologii chińskiej, ale w zapisie japońskim. W oryginale, zgodnie z oficjalną transkrypcją standardowego języka mandaryńskiego, zapisywano Kuilin. Kirin to taki wynik spółkowania jednorożca ze smokiem. Seria procesorów MP6 zadebiutowała dokładnie 13 października 1998 roku. Firma śladem innych producentów konkurujących z Intelem postanowiła zastosować PR rating, opisując swoje produkty. I tak, najsłabszym z zaprezentowanych procesorów był taki z ratingiem 166 i takim samym taktowaniu. W internetach można jednak znaleźć zdjęcia inżynieryjnych sampli z taktowaniem 150 MHz. Dalej były jeszcze m.in. modele 233 o taktowaniu 190 MHz oraz 266 o taktowaniu 200 MHz. Rok później firma wypuściła warianty 333 oraz 366 o taktowaniu kolejno 240 i 250 MHz. Co warte podkreślenia, wszystkie modele posiadały instrukcję MMX. Dzisiaj możemy ocenić, że najpopularniejszym był model 266, bo najczęściej pojawia się na aukcjach. Premiera procesorów miała miejsce podczas wydarzenia Microprocessor Forum w San Jose w Kalifornii. Imprezę odwiedzili dziennikarze The Register i tak relacjonowali usłyszane rewelacje. Firma twierdzi, że układ oferuje o 15% lepszą wydajność niż Pentium 2 przy danej prędkości zegara. Ponadto może wykonywać 3 instrukcje MMX na cykl, szybciej niż jakikolwiek inny procesor x86. Dziennikarzom udało się porozmawiać z jednym z projektantów chipów, Kenem Munsonem, który miał im zachwalać energooszczędność procesorów MP6 słowami: nieużywane obwody CPU są automatycznie wyłączane. Co miało sugerować, że są idealne do laptopów. No właśnie, TDP takiego MP6 266, którego będę używał w dalszej części do porównania, bo go mam, to zaledwie 8,54 W. I konkurencyjne układy wypadają faktycznie gorzej. Muszę tutaj podkreślić jedną rzecz. Otóż już od pierwszych wzmianek o procesorach od Rice, przedstawiciele firmy wyraźnie podkreślali, że nie mają zamiaru ścigać się z Intelem czy AMD na wydajność. Twierdzili oni, że ich celem jest rynek mobilny oraz niskobudżetowe PC-ty. I to jest dobry moment, aby zerknąć do cennika. W dniu premiery Rice MP6 266, czyli megahercami odpowiednik Pentiuma 200 MMX, kosztował $70. A ile kosztował produkt Intela w dniu premiery? $550. Okej, musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że premiera P200 MMX to styczeń 97, a Rice to październik 98, czyli niemała różnica czasowa, zwłaszcza jeśli chodzi o procesory i zwłaszcza w drugiej połowie lat 90. Ile zatem kosztował P200 MMX w chwili premiery produktu od Rice? Jakieś $119 i wcale nie było łatwo znaleźć tę cenę, bo co trzeba podkreślić, w październiku 98 roku na świecie były już Pentiumy dwójki, dokładnie od maja 97 i wiele innych wydajniejszych procesorów, a zestawy na bazie P200 MMX były już wtedy rzadkością. Właściwie to pod koniec 98 Intel zapowiadał już Pentiuma trójkę, który miał premierę w lutym 99 roku. Tak wyglądały różne zestawy, jakie proponował czytelnikom magazyn Maximum PC we wrześniu 98 roku.
Zwróćcie uwagę, że budżetowy gamingowy PC wyceniono na ponad $2000. To dużo, bo znalazłem wiele ofert tanich PC-ów za o wiele, wiele mniej. Według raportu opracowanego przez firmę PC Data pod koniec 1998 roku średnia cena PC-ta bez monitora i innych akcesoriów spadła po raz pierwszy w historii poniżej $1000. Średnia cena, podkreślam, i jak podaje raport, aż 1/3 wszystkich jednostek to PC-ty, które kosztowały max $800. Czyli kawałek tortu całkiem solidny i to właśnie o ten kawałek chciała powalczyć firma Rise. Dla lepszego rozeznania w realiach czasowych dodam, że średnie miesięczne wynagrodzenie w Stanach w 1998 roku wynosiło około $3,300. Więc za miesięczną wypłatę można było spokojnie kupić komputer i jeszcze coś. Do cen w złotówkach przejdziemy później. A tak zmieniła się cena PC-ta na przestrzeni lat. Na nieszczęście dla Rise czas, w którym chcieli zaatakować rynki, był czasem, kiedy po wielu, wielu premierach Intel w końcu wyciągnął wnioski i sam chciał zgarnąć ten kawałek tortu dla siebie, dając początek zupełnie nowej serii procesorów o nazwie Celeron. Reasumując, porównywalny do wspomnianego Pentiuma 200 MMX Rise MP6 266 kosztował o $50 mniej. I jako ciekawostkę dodam, że w tym samym sklepie Pentium 2400 kosztował $750. Tutaj zaznaczę jeszcze, że w całym materiale bazuję na cenie MP6 266, który był jednym z tych topowych modeli, a były jeszcze słabsze i co za tym idzie, tańsze. Możliwe, że zastanawiacie się, dlaczego uparłem się na tego Pentiuma 200, skoro PR rating na MP6 to 266, co sugeruje, że ich produkt miał konkurować z Pentiumem 2266 albo z Celeronem 266, bo zwykłego MMX-a o takim traktowaniu nie ma. Otóż PR rating to nie do końca uczciwy parametr, o ile w początkowej fazie jego wprowadzenia dobrze oddawał on moc w relacji do produktów Intela, to im dalej w las, tym gorzej z tym było. W tym przypadku produkt Rise PR ratingiem 266 nie ma absolutnie szansy z Pentiumem 2 o taktowaniu 266, ani nawet z o wiele słabszym Celeronem 266. Ma natomiast jakieś szanse z Pentiumem 1 o taktowaniu 200 MHz, a że produkt Rise ma właśnie takie taktowanie i go posiadam, to wybrałem ten model do porównania. Podkreślam, MP6 266 i P2/Celeron 266 to procesory z zupełnie innych lig, co pokażę w dalszej części materiału. Głównymi czynnikami spowalniającymi procesory z serii MP6 była mała ilość pamięci cache pierwszego poziomu, zaledwie 16 KB, kiedy inni producenci nierzadko oferowali 2, a nawet 4 razy tyle. Drugim minusem tych procesorów był słaby układ Branch Prediction, o którym zrobiło się głośno przy okazji odkrycia luk w procesorach z rodziny x86, czyli słynne podatności Meltdown i Spectre. Ten patyk w dłoni tego duszka ma właśnie symbolizować branch, czyli gałąź. That branch prediction unit allows the chip to guess ahead of time what the software is going to do. And it turns out the chip is so smart it guesses correctly about 80% of the time. So we get about a 25% performance speed up right there. Mocne strony to natomiast, oprócz wspomnianej niskiej prądożerności, możliwość wykonania trzech instrukcji MMX w jednym cyklu zegara, całkiem wydajny zintegrowany koprocesor i brak konfliktów licencyjnych z Intelem, a to był duży plus, o czym przekonał się chociażby Cyrix. Szerzej opowiem o tym innym razem, ale nadmienię tylko, że Intel pozywał właściwie wszystkich, którzy robili procesory w architekturze x86, tak dla zasady, nawet jak nie mieli dowodów, że ich patenty zostały naruszone. Potyczkę z Cyrixem przegrali, ale latami ciągali ich po sądach, drenując ich fundusze, które mogły być wydane chociażby na reklamę, a mówimy tutaj o milionach dolarów. Rise jednak nie mieli tego problemu. Nie wiem dlaczego, jedyny trop jaki znalazłem mówił o tym, że jeden z ich fabów, jako iż był też używany przez Intela, nie zgadzał się na produkowanie procesorów, jeśli naruszały one patenty Intela. Możliwe więc, że tym kanałem Intel wiedział, że schematy Rise są w pełni legalne i nie naruszają ich własności intelektualnych. Wracamy do procesorów MP6, a te skrywały jeszcze pewien sekret. Oto interesująca ciekawostka. Jeśli wpiszesz NZ w ASCII do rejestru EAX i wykonasz CPU ID, zwróci on gwiazdka Chris Norrie gwiazdka w rejestrze EAX poprzez rejestr EDX. Ten easter egg został zaimplementowany sprzętowo. Takie gagi są powszechne w oprogramowaniu, ale nie tak powszechne w sprzęcie. Wiem o tym, ponieważ to ja zaimplementowałem tego easter egga. Pochodzę z Nowej Zelandii, stąd NZ w rejestrze EAX. Najtrudniejszą częścią było dotarcie z easter eggiem do tape-outu tak, aby nikt się nie zorientował i nie wywalił go. W
wtrącę tutaj, że tape-out to finalny etap w procesie projektowania chipów czy innych układów przed wysłaniem ich do fabryki, w tym wypadku do fabu. Jednym z naszych testów było upewnienie się, że wszystkie lokalizacje mikrokodu zostały wykonane podczas weryfikacji. Zająłem się więc fałszowaniem niektórych krytycznych testów weryfikacyjnych i ukrywaniem kodu niezbędnego do wykonania wszystkich ścieżek w CPU ID. Życie utrudniał fakt, że wykorzystałem wszystkie 640 lokalizacji mikrokodu, w tym mój easter egg. Nie mieliśmy więc żadnego pola manewru. Czasami musiałem wykazać się sporą kreatywnością, aby go zachować. Na szczęście, ponieważ byłem głównym inżynierem, a projektantów była garstka, miałem wystarczającą siłę przebicia i byłem odpowiedzialny za niezbędne części projektu, tak aby zrobić to wszystko bez wzbudzania podejrzeń. Napisanie kilku linii assemblera, aby wykonać CPU ID, zapisać rejestry w pamięci i wywołać BIOS, aby wydrukował ciąg znaków na ekranie, było nie lada wyczynem. Jeden z moich bardziej dumnych momentów. Ech, inżynierskie poczucie humoru, aż mi się przypomniała ta kultowa reklama Intela. Oh, very funny. Jeśli nabiliście taki procesor i chcecie się przekonać, czy wasza rewizja posiada tego gaga, to polecam program System Information Viewer, który automatycznie to wykryje i was o tym poinformuje. Mój egzemplarz, jak widzicie, posiada ten sprzętowy dowcip. Do samego procesora wrócimy w dalszej części, ale już teraz sprawdzimy, co działo się z firmą Rise po premierze serii MP6. Niestety nic dobrego. Na łamach CNET-u firma chwaliła się, że do końca 1998 roku dostarczyli nieco mniej niż 50 tysięcy procesorów. Jednak dziennikarz zaznaczył, że firmy z branży twierdzą, że ta liczba jest mocno zawyżona. Osobiście uważam, że są w tak poważnych tarapatach, że desperacko próbują zwiększyć świadomość za pośrednictwem prasy w nadziei, że uda im się jakoś rozkręcić biznes. Czytamy w artykule, a słowa miały paść z ust kogoś z branży. To faktycznie mało prawdopodobne, bo choć procesory zaprezentowano w październiku, to do sprzedaży miały trafić dopiero miesiąc później. W zasadzie to dopiero 16 listopada podano do publicznej wiadomości ceny procesorów. Warto zaznaczyć, że okres, w którym działało Rise, był wyjątkowo nieprzyjazny dla producentów procesorów, którzy nie nazywali się Intel. Udział Intela w rynku wyniósł 92%, a jeśli chodzi o zyski, Intel był jedynym dostawcą procesorów x86, który miał jakiekolwiek. Można przeczytać w Microprocessor Report. To oznacza, że nawet AMD kiepsko wtedy przędło i wypadałoby jeszcze wspomnieć o Cyrixie czy Centaurze, gdzie ten pierwszy chwilę wcześniej ogłosił, że sprzedaje biznes firmie National Semiconductor, a właściciele tego drugiego, firma IDT, ogłosili, że oddają Centaura w objęcia VIA. Chwilę później VIA przejmie też Cyrixa. I co ciekawe, w 2021 roku część Centaura VIA sprzedała Intelowi. Rise planował wykorzystać to zamieszanie na rynku i spadek zaufania do konkurentów. Rekrutujemy ludzi jak szaleni, przekonywał szef Rise, dodając, że byli pracownicy Cyrixa już pukają do ich drzwi. Przyszłość rysowała się w jasnych barwach i firma zapowiadała, że na Microprocessor Forum 99 zaprezentuje swoją nową linię procesorów. Jednak niespodziewanie, na chwilę przed wydarzeniem, Rise odwołali pokaz i ogłosili, że cały czas zastanawiają się, czy pozostać na gnieździe Socket 7 / Super Socket 7, czy wybrać inny socket dla swoich produktów. Dzisiaj wiemy już, jaki był powód takiego zawahania. W firmie skończyły się pieniądze i już kilka miesięcy później, pod koniec 99 roku, Rise ogłosiło, że wycofuje się z rynku desktopowych procesorów. Jako powód podali, że nie są w stanie tak szybko zwiększać częstotliwości swoich układów, jak robi to konkurencja, w szczególności Intel. Już tygodnie przed tym prasa donosiła, że firma ma problemy z płynnością finansową i nie wypłaca wynagrodzeń na czas. Na co zapytano o to CEO, David Lin, odpowiedział: nie będę komentował wewnętrznych spraw. Nie ukrywam, że z radością dzielę się z wami tym cytatem, bo to jeden z nielicznych, jakie wypowiada ktoś związany z Rise, jakie udało mi się znaleźć. Dlaczego Rise Technology nie zwariowali świata? To trudne pytanie, bo choć pierwsze co ciśnie się na myśl, to fakt, że były to po prostu słabe procesory i co z tego, że tanie. Tylko należy pamiętać, że przecież nie każdy kupował peceta do grania. Ja oficjalnie pierwszego kupiłem, a raczej moi rodzice kupili, do nauki. Dzisiaj się tak zastanawiam, co naszym rodzicom chodziło po głowie, że nam wierzyli. Wyobrażali sobie, że będziemy przeprowadzać jakieś skomplikowane obliczenia w celu... No właśnie, w jakim celu?
Internetu wtedy zasadniczo nie było, więc informacji z takiego peceta się raczej nie wyciągało. No ale przyznaję, że nauczyłem się trochę niemieckiego. Mein Leben! Eva, auf Wiedersehen! Pracownicy biurowi też nie potrzebowali wydajnych Pentiumów, jeśli procesor był zgodny z Windowsem, a był, i nie wymagał własnościowych płyt głównych, a nie wymagał, to pewnie znalazłby u nas swoich odbiorców. Z drugiej strony dotyczy to też reszty świata. Tam też księgowi nie potrzebowali Pentiumów do pracy, a jednak po Rise nie sięgali. Magazyn Maximum PC sugerował, i to już we wrześniu 1999 roku, że Rise będzie miało problemy z utrzymaniem się na rynku, bo produkcja ich układów miała być relatywnie kosztowna. Tym samym, aby interes się opłacił, firma musiałaby znaleźć wielu wielkich producentów PC-ów, którzy budowaliby zestawy na bazie ich procesorów, a jako iż byli małą firmą, to trudno im było przekonać większych graczy do swoich produktów. Przez rok swojej działalności na rynku firma przekonała do siebie jedynie garstkę producentów PC-ów i niemal wszyscy byli z Azji. I to właśnie dlatego, kupując taki procesor dzisiaj na jakimś eBayu, będzie on prawdopodobnie nadany w tamtej części globu. Niedawno na kanale LGR mogliśmy zobaczyć jeden z produktów, które wykorzystywały procesor od Rise i który był kierowany na rynek amerykański. Było to urządzenie o nazwie iOpener, czyli taki ultra biedny komputer do internetu z 1999 roku, którego sercem był m.in. MP6-266. Między innymi, bo Rise nie było ekskluzywnym dostawcą układów do tego urządzenia. Producent po prostu wkładał w socket, konkretnie socket 7, to co było aktualnie najtańsze. Początkowo był to procesor od IDT. Co ciekawe, iOpenera sprzedawano za $99 z monitorem. Kiepskim, ale za to już LCD. Jak to możliwe, skoro sam procesor to $70? Otóż producent sprzedawał tego nettopa ze stratą i nadrabiał abonamentem, jaki był wymagany, aby z iOpenera korzystać. Co oczywiście nie wyszło im na zdrowie, bo szybko odkryto, że zamiast ich systemu opartego o Unixowy QNX, można tam wgrać Windowsa i cieszyć się ultra tanim PC-tem bez abonamentu. Polecam wspomniany film od LGR, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, ale w skrócie dopowiem, że była to klapa i firma zwinęła żagle na początku 2002 roku. Przyznam, że to, jak szybko Rise wycofało się z rynku procesorów zgodnych z x86, wydaje mi się naprawdę dziwne. Zwłaszcza, że firma miała wyraźnie nakreślone plany, a te mówiły o poważnym konkurowaniu z Intelem obok ich Pentiumów 2 i Celeronów. Aby wypromować nową serię procesorów, nazwaną po prostu MP6-2, firma wystawiała się na Cebicie 99. W tym czasie mieli już na koncie premierę pierwszej serii procesorów, więc nie byli anonimową firmą. Zadajcie sobie pytanie, czy będąc dziennikarzem, wizytą firmy, która rzuca rękawice Intelowi i AMD, nie byłaby warta waszego czasu? Pewnie byliby na szczycie listy stoisk do odwiedzenia u niejednego z was, a ilu dziennikarzy ich odwiedziło? Nie znalazłem ani jednej relacji, a wiem, że tam byli, bo sami informowali o tym na swojej stronie. I jest o tym wzmianka w tym artykule na Cinecie, o którym już mówiłem. Wcześniej Rise zademonstrował MP6-2 na targach Cebit. Czytamy. Oto jest firma, która chciała być przynajmniej kolejną opcją przy wyborze procesora z rodziny x86 i nawet nikt z prasy nie pokwapił się, aby sprawdzić, co mają do zaproponowania. Za to pani, która udawała Larę, nie mogła się odpędzić od tłumów. Shame. Może to z dziennikarzami w tamtych czasach było coś nie tak, bo jak nie tak dawno temu chiński Zhao Xin ogłosił, że wchodzi na rynek x86, to trudno było znaleźć portal IT na świecie, który by o tym nie napisał. Może się tylko czepiam i tamtejsi dziennikarze po prostu przeoczyli to wydarzenie. Tak jak dzisiejsi przeoczyli, że nie tak dawno temu zaprezentowano pierwszy polski procesor RISC-V. RISC architecture is gonna change everything. Yeah. RISC is good. Ani jednego newsa w polskich serwisach IT, a to przecież niezłe osiągnięcie. Mowa o firmie Digital Core Design z Bytomia i ich układach, których nazwy widzicie na ekranie. Wcześniej firma mogła się pochwalić wyprodukowaniem pierwszego w historii polskiego komercyjnego procesora 32-bitowego o nazwie D32 Pro. Teraz tylko muszą wymyślić jakąś bardziej sexy nazwę i świat będzie ich. Wracamy do tematu. Brak zainteresowania ze strony prasy czy serwisów tematycznych z pewnością przyczynił się do upadku firmy, bo skoro prawie nikt o nich nie pisał, to prawie nikt o nich nie wiedział. I tak, 13 października 99, równy rok od premiery układów MP6, ogłoszono, że Rise udziela licencji na swoje technologie firmie SIS,
Kojarzycie ich z tak zwanych deakceleratorów, czyli akceleratorów, które były tak słabe, że więcej klatek można było uzyskać nie korzystając z nich. A i z ich jakością wykonania bywało różnie. Tak, jestem złośliwy i nie lubię tej firmy. Wyglądało na to, że Rice utrzyma się na powierzchni dzięki współpracy z jakby nie patrzeć gigantem w tej branży, który dzięki tej współpracy miał się stać jeszcze większy. SIS posiada już szereg aktywów, które dają im możliwość osiągania zysków na tym rynku. W przeciwieństwie do VIA, SIS posiada własne zakłady produkujące chipy, co prawdopodobnie obniży koszty produkcji. Dodatkowo SIS nie musi licencjonować technologii zintegrowanego układu graficznego. Pisał CNET, a EE Times przytoczyło wypowiedź analityka, który stwierdził, że SIS właśnie uratowało Rice przed upadkiem. Jednak już dwa miesiące później, dokładnie 10 grudnia 1999 roku, Rice ogłosili, że wycofują się z rynku desktopowych procesorów zgodnych z x86 i zamiast tego skupią się na rozwiązaniach SoC. Niestety nic spektakularnego na tym rynku nie osiągnęli. No, może z wyjątkiem pierwszego na świecie układu x86, który był zasilany z dwóch baterii AA. Mowa tutaj o chipach High Dragon. Ich dalsza działalność to właśnie produkcja tych układów, co robili prawdopodobnie do 2002 roku, bo właśnie z tego roku jest najnowszy wpis na ich stronie, która całkowicie przestała działać w połowie 2004 roku. Po drodze zmienili jeszcze logo z takiego na takie. Choć dla Rice Technology przygoda kończy się tutaj, to nie jest to koniec serca ich procesora. Cofnijmy się trochę w czasie. Zacznę od zaznaczenia, że wiele źródeł podaje, że firma SIS kupiła Rice, a nie licencję na ich rdzeń. Ale to raczej nieprawda, bo przecież jest różnica pomiędzy kupieniem firmy, a kupieniem jej technologii. W dodatku już po podpisaniu umowy z SIS na początku roku 2000, Rice podpisali kolejną umowę o współpracy, tym razem z firmą STMicroelectronics. Firmy miały razem doskonalić układy STPC, które do tej pory bazowały na rdzeniach Cyrixa. W zasadzie to jest to wielka niewiadoma, nie udało mi się ustalić, czy ze współpracy coś wyszło, bo choć chipy STPC były produkowane przez ponad dekadę od momentu podpisania owej umowy, to nie jest pewne, czy bazują one na rdzeniu MP6. A nawet jeśli bazowały, to nie wiadomo, czy po drodze nie zmieniono rdzenia na jakiś inny. Niestety firmy nie chwalą się takimi detalami. W 2001 roku ze swojego nabytku skorzystał też SIS, wypuszczając serię układów o nazwie SIS-55X. Układy SIS-55X, np. 55.0, były przeznaczone głównie na rynek terminali i innych urządzeń, które nie wymagały dużej mocy obliczeniowej, ale wymagały zgodności z x86. Były to w zasadzie procesory MP6 z doklejonymi modułami odpowiedzialnymi za generowanie dźwięku, grafiki, a w późniejszym czasie także z akceleracją odtwarzania DVD czy sprzętową obsługą odtwarzania MPEG-2. W tym wcieleniu układ od Rice Technology odniósł umiarkowany sukces, bo były to popularne produkty, w szczególności model SIS-55-2. Jednak było to dawno, dawno temu. Od premiery minęły już dwie dekady z hakiem. Czy to zatem oznacza, że był to koniec omawianego procesora? Okazuje się, że nie, bowiem firma DMNP nabyła prawa do produkcji swoich wersji układu SIS-55-1, co jest dziwne, bo o wiele lepszy model 55.2 był już dostępny, ale nieważne. Co ważne to to, że serce MP6 biło dalej w chipie o nazwie M6127D. Wcześniej DMNP produkowali przez wiele lat chip o bardzo zbliżonej nazwie M6117D. Był to układ, który miał być zgodny z intelowskim 386 i to w wersji SX, przeznaczony do rozwiązań przemysłowych. Nie tak dawno temu RetroŚwiat jarał się takim krapowatym niby notebookiem z procesorem 386. Tak naprawdę to w środku jest właśnie układ M6117D, ale produkcji innej firmy. Tak więc we wrześniu 2002 roku DMNP kupuje prawa do rdzenia opracowanego przez Rice Technology i szybko zmienia nazwę z M6127D na Vortex 86. Wykopałem też informację prasową, z której wynika, że chip, który został licencjonowany, to jednak wariant 5.5.2, a nie 5.5.1, bo jest tam zaznaczone, że układ ma sprzętowe wspomaganie odtwarzania DVD, a to udogodnienie miał układ SIS-55.2, a nie 5.5.1. Ale to w sumie detal. Urządzenia na bazie układów Vortex 86 sprzedawały się dobrze przez kolejne pół dekady i nagle firma zaprzestała ich produkcji.
Co ciekawe, było to dopiero w 2007 roku i w tym samym momencie zaprzestali też produkcji tych układów, które miały udawać 386SX. I to właśnie w tym momencie serce Rice Technology, a konkretnie ich procesora MP6, przestało bić. Choć znalazłem opracowania, które mówią, że to serce jeszcze bije, bo układy Vortex doczekały się następców i to wielu. I co ciekawe, te chipy są produkowane po dziś dzień. Niestety takie artykuły zawierają błąd, bo wraz z premierą drugiej wersji Vortexa 86 zmieniono rdzeń na ten oferowany przez innego producenta chipów zgodnych z x86, RDC. Firma ta jest odpowiedzialna za rodzinę procesorów IAD-100X. To w sumie zabawne, bo większość z nas uważa pewnie, że obecnie jedyni producenci procesorów w architekturze x86 to Intel i AMD, ewentualnie jakaś rosyjska abominacja czy chiński wynalazek. Ale takich producentów, jak widać, jest więcej. Okej, z tym chińskim wynalazkiem to trochę przesadziłem, bo Chińczycy jedynie ulepszyli projekt amerykańskiej firmy Centaur. Ale o tym innym razem. A rosyjski Elbrus działa w architekturze x86 na takiej samej zasadzie jak procesory Transmeta. Czyli są to układy o innym niż x86 zestawie instrukcji, ale mają zaimplementowane coś, co nazywa się Runtime Binary Translation. Czyli w uproszczeniu jedynie symulują architekturę x86. O tym też innym razem. Wiecie już, jak prezentowała się historia firmy, jak wyglądały dalsze losy rdzenia, to teraz humorystycznie przedstawię wam efekt mojej zabawy Bardem, czyli SE od Google'a. Szukam informacji na temat firmy Rice Technology, która w latach 90. produkowała procesory MP6 zgodne z x86. Oto co odpowiedział mi Bard. Rice Technology to firma założona w 1994 roku przez inżynierów Silicon Graphics. Firma specjalizowała się w produkcji procesorów zgodnych z x86, które były przeznaczone do zastosowań w grach wideo i multimediach. Pierwszym procesorem firmy był MP6, który został wydany w 1998 roku. Procesor MP6 był 64-bitową jednostką obliczeniową, która oferowała znaczne możliwości graficzne i multimedialne. Procesor MP6 był wykorzystywany w niektórych komputerach stacjonarnych i laptopach, a także w konsolach do gier wideo, takich jak Nintendo 64 i Sega Dreamcast. Firma Rice Technology została przejęta przez AMD w 2000 roku. Procesory MP6 były produkowane przez AMD do 2003 roku, a następnie zostały wycofane z rynku. Procesory MP6 były uważane za jedne z najbardziej zaawansowanych procesorów w swojej klasie. Oferowały one znaczne możliwości graficzne i multimedialne, a także były bardzo energooszczędne. Procesory MP6 były wykorzystywane w wielu popularnych komputerach i konsolach do gier wideo, a ich wpływ na rozwój rynku komputerów osobistych jest znaczący. Uff, moja praca jest bezpieczna. Ale może jednak nie jest tak źle z tym Bardem. Dodam tylko, że na oko przynajmniej kawałek tego bełkotu dotyczy prawdopodobnie procesora R4300i, który był pochodną chipu R4200, które to były zaprojektowane przez MIPS Technologies, a firma ta była własnością Silicon Graphics. Tak się składa, że firma licencjowała ten układ innym firmom, np. NECowi, który na bazie tego procesora zrobił swój wariant o nazwie VR4300. I to właśnie ta odnoga została użyta w konsoli Nintendo 64. Wspomniałem już, że posiadam model procesora od Rice z PR ratingiem 266. Użyję go więc teraz jako przykład i sprawdzimy sobie, jak sprawował się MP6 266. Ale nie będę się rozgadywał na ten temat w tym filmie, bo jak już mówiłem, zrobiłem o tym cały oddzielny klip. Tutaj tylko rzucimy okiem na kilka benchmarków, abyście wiedzieli, z jaką bestią mamy do czynienia w porównaniu z innymi procesorami, m.in. P2 oraz Celeronem 266. Pomagam sobie wynikami, jakie sam osiągnąłem na poskładanym blaszaku, jak i tymi, które znalazłem w internecie, w szczególności na stronie Tandor.net oraz z bazy procesorów z kanału Phil's Computer Lab. Do rzeczy. DOS-owy SpeedSys podaje nam, że nasz MP6 jest wydajnościowo równy z Pentiumem 2233. Ciekawe. Osiągi z benchmarku procesora wbudowanego w program Seas of Sandra widzicie na ekranie. Strzelam, że to właśnie test Drystone posłużył producentowi MP6 do oszacowania PR ratingu,
bo jak widzicie jest on w tym teście zbliżony właśnie do Pentiuma 266 z MMX. Taki model istniał, bo choć Pentium z MMX w desktopowych wersjach kończył się na 233, to wariant 266 produkowano na rynek mobilny. Choć sam Intel twierdzi, że wariant desktopowy też istniał. W każdym razie miałem kiedyś gościnny występ na kanale Ten Typ Co Gra odnośnie właśnie tego tematu. Zachęcam do sprawdzenia, link w opisie. Ten sam program pozwala przeprowadzić test sprawdzający wydajność rozszerzeń multimedialnych, jak MMX czy 3D Now. Test Quake'a w trybie software i w rozdzielczości 320x200 pokazał nam wynik 44,7 klatek na sekundę. Celeron 266 uzyskuje tutaj coś w okolicy 60 klatek, a P2-266 wypada niewiele lepiej, bo uzyskuje jakieś 63 klatki. P200 MMX uzyskał w moich testach dokładnie 44,2 FPS-ów, czyli marginalnie gorzej niż procesor od Ryze. Na dokładkę wyniki DT Winchip C6-200. Zaledwie 26,7 klatek na sekundę. Znalazłem też wynik mobilnego Pentiuma 266 MMX w parze z pierwszym Quake'em. Wyciska on tutaj 43 klatki. Już po pierwszej grze widać, że PR rating na MP6 mógł się co najwyżej odnosić właśnie do mobilnego P266 MMX, a z P2 i Celeronem nie miał żadnych szans. Odpalmy zatem drugiego Quake'a, ale tym razem 640. Ryze uzyskał dokładnie 9,7 FPS-ów, Celeron 14,1 FPS-ów, P2 dobił do 16 klatek, natomiast P200 MMX ma równe 10. Na końcu ponownie Winchip, 6,9 klatek. Po większą porcję testów w grach odsyłam do dedykowanego klipu. Ryze MP6 266, czyli najpopularniejszy ze swojej rodziny układ, jak widzieliście jest porównywalny wydajnościowo z Pentiumem 200 MMX. Już teraz zdradzę, że ta większa liczba testów, które zobaczyć możecie w klipie dodatkowym, tylko to potwierdza. Wiecie już, jak mniej więcej wyglądała wydajność procesora MP6 266 i wiecie też, że był on produktem budżetowym. Spróbujmy jeszcze raz odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego produkt Ryze nie zwojował świata? A odpowiedzi na to pytanie spróbujemy poszukać w prasie. Oto Gambler z połowy 98 roku, czyli na chwilę przed premierą omawianego układu. Przeglądając gazetę zauważycie, że wszystkie gry 3D, które zaprezentowano w numerze, będą grywalne na tym procesorze. I nawet mamy ładny zapas mocy, czyli można śmiało zakładać, że Ryze MP6 266 byłby dobrym wyborem, jak już nastąpi jego premiera. Prawda? No niestety, ale nie do końca. Pamiętacie taki stary sketch, w którym klient kupował komputer i zanim doszedł z nim do domu, to ten był już przestarzały? Jeśli nie, to sprawdźcie link w opisie. Dobry gag. 80 G's of RAM. We're talking a quad port 900 processor, DVK compatible memory card, dual burning DVD drives, plus a 16,000 CTC combo drive with a plus 4 digital upgrade card. This will knock the shit out of your ass. W każdym razie to nie były tylko żarty. To była prawda, choć ta podróż do domu musiałaby trwać rok. Jeśli teraz weźmiemy gazetę równo rok starszą, to nagle się okaże, że nasz Ryze, jeśli umówimy się, że jest porównywalny z P200, a jest, nagle stał się minimalnym procesorem do odpalenia większości gier 3D. A nawet znajdzie się taka, której wymagań nie spełniamy. W ramach dygresji wtrącę jeszcze, że po latach, kiedy tak wertuję sobie te stare czasopisma growe i testuję opisywane gry na różnych platformach, to zawsze na którymś etapie testów zadaję sobie pytanie, kto wymyślał te minimalne wymagania sprzętowe? Rzadko pokrywają się z tym, co jest wydrukowane na pudełku z grą i prawie nigdy nie pokrywają się one z rzeczywistością. Zwykle są mocno optymistyczne. Przykładowo tak wyglądają wymagania Duke'a 3D w Secret Service. Tak wyglądają wymagania z pudełka. A tak działa Duke Nukem 3D na jednym z najszybszych 386, czyli AM386DX, przy najniższej rozdzielczości i detalach na minimum. Wracamy do Ryze. Więc słaba wydajność to z pewnością jeden z powodów porażki. Kolejny po braku zainteresowania ze strony prasy. Ale był jeszcze jeden powód, być może najprostszy. Widzieliście już, jak wyglądało porównanie MP6 266 z Celeronem 266. W skrócie, Celeron pozamiatał. Jednak nie powiedziałem jeszcze, ile kosztował Celeron 266 w okresie premiery produktu od Ryze. A ta cena, biorąc pod uwagę, że mówimy o produkcie Intela, jest zaskakująco niska. $86.
a rok 98 zostanie zamknięty ceną $80. Mamy więc mocniejszy procesor od znanej markowej firmy za kilkanaście dolarów więcej. I to nie koniec złych wiadomości dla Rise, bo czego również jeszcze nie poruszyłem, Celerony 266 fantastycznie się kręcą. Do tego stopnia fantastycznie, że przebijają wydajnością w grach mocniejsze i o wiele droższe Pentiumy dwójki, co widzicie na załączonym obrazku. I właśnie w taki sposób posiadacze pierwszych Celeronów radzili sobie z niedoborem pamięci cache drugiego poziomu, której ten procesor nie posiadał wcale. Ej, chwileczkę. Pomyślał pewnie nie jeden z was. Przecież cena za P200MMX była wyższa. Jakim więc cudem lepszy i nowszy procesor Intela kosztuje mniej? Dobre pytanie, a odpowiedź to... Nie wiem, ale znajduję potwierdzenie takich cen w wielu gazetach, również tych polskich. Prawdopodobnie chodzi tutaj o dostępność gorszych Pentiumów. Ot, ich liczba na rynku malała, a zapotrzebowanie choć niskie, to jednak jakieś było. Na przykład jak komuś się zepsuł i chciał wymienić tylko procesor. Dodatkowo Intel tak ustawiał cenę Celeronów, aby wykosić z rynku konkurencję, bo cena Celerona 266 na premierę to aż $155. Czyli w przeciągu zaledwie kilku miesięcy Intel zjechał z ceną o prawie połowę. Pamiętacie, jak kilkadziesiąt minut temu mówiłem, że Rise nie miało problemów licencyjnych z Intelem i że nawet nie zostali oni przez tego giganta pozwani? Zastanawiam się teraz, czy Intel nie doszedł do wniosku, że dni Rise są i tak policzone i nie ma sensu wydawać pieniędzy na prawników. Jednak to nie tylko działania Intela stanęły Rise na drodze do szczęścia. Atak przyszedł też z drugiej strony. Ze strony tych procesorów, które nawet nie próbowały równać się z Celeronem czy P2. Otóż zanim IDT sprzeda Centaura firmie VIA, spróbują jeszcze raz zdominować segment budżetowych, nisko wydajnych procesorów swoimi układami o nazwie Winchip 2, które były następcą serii C6. Odświeżona wersja nie tylko osiągała lepsze rezultaty w grach, ale miała też niższe TDP i była bardziej stabilna, na co narzekali posiadacze poprzedniej edycji. Ale to, co miało dobić Rise, to cena tych procesorów. Już pod koniec marca 1999 roku, czyli zanim Rise na dobre rozwinęli żagle, firma ogłosiła, że za model 200 MHz zapłacić trzeba będzie, uwaga, $30. Dodatkowo procesory Winchip 2 oprócz instrukcji MMX posiadały też te od AMD, czyli 3D Now. A w praktyce procesor ten osiągał odrobiną lepsze wyniki od porównywalnego MP6. IDT nie zamyka jednak tematu, bo w okresie sprzedaży MP6 swoje porównywalne procesory sprzedawali też AMD czy Cyrix pod nowym właścicielem. K6200 kosztował w omawianym okresie tyle co MP6266, czyli coś w okolicy $70. A wydajnościowo ten kawałek krzemu jest, no cóż, w niektórych testach jest marginalnie lepszy od MP6266, ale w takim Quake'u dostaje od tego CPU po tyłku. K6200 wyciska coś około 36 klatek, a Rise miał ich niespełna 45. AMD skupiało się jednak wtedy na serii K6-2 i ten niskowydajny segment tak jakby sobie odpuścili i trudno było w tamtym okresie kupić większą liczbę takich procesorów. Z kolei Cyrixowe 686, przebrandowane później na M2, nie radziły sobie z grami 3D, które polegały na wydajnym FPU, w szczególności z Quake'em, i były omijane przez graczy szerokim łukiem. Co nie znaczy, że były to złe procesory, bo w innych benchmarkach często odstawiały porównywalne Pentiumy o całe mile. Były jednak okryte złą sławą, jako te, na których źle działa Quake, i miały też mieć problemy ze stabilnością. Nie pomogła im również ich cena. Model z PR ratingiem 266 kosztował na premierę w połowie 1998 roku aż $180. Kilka miesięcy później, po obniżkach od Intela, zjechano z ceną do około $70. Wychodzi więc na to, że procesory MP6 były tylko przez chwilę jedną z najtańszych opcji, a jedyna przewaga Rise, którą utrzymali do końca, to niskie TDP, co może tłumaczyć, dlaczego przesiedli się na segment SoC. Zastanówmy się teraz, jak to się stało, że bohater tego materiału nie zwojował naszego rodzimego rynku. Polska i inne kraje z tej części globu powinny być Eldoradem dla Rise. Zamiast tego o procesorach tego producenta większość nawet nie słyszała, bo większość mediów nawet nie zauważyła, że taka firma jak Rise istniała. Jedyne wzmianki, jakie znalazłem w polskich mediach, to newsy z PC World, że takowe procesory istniały. Ale takie info znalazłem jedynie w wersji internetowej i nie wiem, czy w papierowej takie wpisy się pojawiły. W dodatku jeden z nielicznych tekstów jest datowany na październik 99, kiedy firma Rise już praktycznie gasiła światło.
Ile zatem kosztował u nas RISE MP6-266? Nic. To znaczy nie był sprzedawany. Oszacujmy zatem, ile kosztowałby taki procesor pod koniec 98 roku w naszym kraju. Kurs dolara w tamtych latach trochę u nas szalał, ale pod koniec roku ustabilizował się w okolicy 3,48 zł. Wybrałem trzy produkty kontrolne. Na start bierzemy Pentiuma 2333. Jego cena, jaką znalazłem w listopadowym wydaniu gazety Maximum PC, to $280. Mnożymy to przez kurs dolara, dodajemy podatek, wtedy 22%, i wychodzi nam niespełna 1189 zł. Cena znaleziona w gazecie Reset z listopada 98 to 1200 zł. 16 MB do RAM-u w Stanach kosztowało przykładowo w tanim sklepie $21. Mnożymy to przez kurs dolara, dodajemy podatek i wychodzi nam mniej więcej 89 zł. W Polsce natomiast taka kostka kosztowała 85 zł, czyli mamy podobną wartość. Grafika Diamond Viper V550 16 MB pamięci, czyli dokładnie taka, która bazuje na chipie Rivet TNT, kosztowała w USA $188, co po przeliczeniu daje nam 798 zł. W specjalnym numerze magazynu Chip z końca roku 98 znalazłem cenę na dokładnie taką grafikę za równe 800 zł. Wiem, że ta metodologia nie jest precyzyjna, bo nie uwzględnia chociażby cła i bazuje na cenach detalicznych, ale jest ona wystarczająca, aby oszacować orientacyjną cenę, bo jak widzicie, wychodzą nam podobne kwoty. Zatem, RISE MP6 266 kosztował na premierę $70, czyli według metodologii pokazanej wyżej, procesor kosztowałby u nas coś w okolicy 297 zł. Czy to dużo, czy mało? Mało, bo to mniej niż trzeba było zapłacić za P166 z MMX, który kosztował 300 zł. No, teoretycznie mało, bo Celerona 266 można było zgarnąć za 350 zł. A porównywalny wydajnościowo P200 MMX kosztował w tamtym czasie w granicach naszego kraju aż 460 zł. Średnia krajowa w Polsce wynosiła wtedy według GUS 1239 zł. W ramach ciekawostki dodam, że pod koniec roku 98 taki średni PC, choć jak na nasze warunki to całkiem niezły PC, parametry widzicie na ekranie, kosztował niecałe 2000 zł bez monitora. RISE z pewnością znalazłby w naszym kraju swoich nabywców, ale raczej nie byliby to klienci domowi, a firmowi. Tym często nie zależało na tym, co będzie w środku, bo i tak na maszynach lądował jakiś program magazynowy pod DOS-a. Wiem to nawet z doświadczenia, bo pracowałem kiedyś w sklepie komputerowym i pamiętam, jak przychodzili do mnie klienci z zapytaniem o najtańszy komputer, bez dźwięku, CD-ROM-u, ale z DOS-em i monitorem mono. Jeśli więc to procesor RISE byłby tym najtańszym, to z pewnością by do takiego zestawu trafił. Nawet jeśli za niewiele więcej można by było nabyć coś o wiele, wiele lepszego. Swoją drogą zastanawiające jest to, że dostępność procesorów od IDT czy Cyrixa też była u nas mała i nie dało się ich nabyć w każdym sklepie. Zwykle obok Intela oferowano tylko coś od AMD, a te inne procesory albo zestawy na ich bazie były dostępne w nielicznych sklepach. Muszę jeszcze poświęcić chwilę na cenę MP6 266. Być może powiem coś oczywistego, ale na wszelki wypadek i tak to powiem. Otóż wszystkie źródła, jakie znajdziecie w internecie, podają właśnie taką cenę, $70, więc ja też jej trzymam. Jednak miejcie na uwadze, że te ceny dotyczą zwykle zakupów hurtowych, a nie cen z cennika sklepowego. Dokopałem się do informacji prasowej od RISE, z której wynika, że te $70 to cena od producenta przy zakupie 1000 sztuk. To oczywiście oznacza, że jak jakaś firma by już nabyła ten 1000 procesorów, to pewnie nie sprzedawałaby ich za $70, tylko doliczyła swoją marżę. Inny przykład to $30 za Winchipa dwójkę. Aby w takiej cenie kupić te procesory, trzeba było nabyć aż 5000 sztuk. Wątek RISE Technology to ciekawa, można chyba powiedzieć, anomalia na timeline architektury x86. Pojawili się nagle, znikąd i szybko zwinęli stragan. Ze stratą dla nas, bo nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że im więcej graczy na rynku procesorów, tym lepiej dla konsumentów. Właściwie to RISE Technology podzielił losy innych firm, które robiły podróbki w cudzysłowie Pentiumów, z wyjątkiem AMD oczywiście. Cyrix czy Centaur też nie wytrzymali tempa narzuconego przez Intela i wszystkie te firmy zrezygnowały z tego rynku. I działo się to w czasach, zanim na półkach sklepowych pojawił się pierwszy Pentium 4.
Jednak nie wszystko poszło na marne, bo opracowane wtedy technologie przez kolejne dekady będą wykorzystywane w innych produktach. Na przykład, jak mówiłem kilkadziesiąt minut temu, rdzeń procesorów Centaur jest dzisiaj używany w chińskich procesorach Jiaoxin. I kto wie, może jest tam jakaś domieszka Cyrixa, bo zarówno to, co zostało z Centaura, jak i Cyrixa, zostało przejęte przez VIA. A VIA jest jednym z inicjatorów przedsięwzięcia o nazwie Shanghai Jiaoxin Semiconductor Company Limited. AMD też skorzystało z własności intelektualnej upadających konkurentów. Na przykład znane AMD-mowskie procesory Geode w pierwszych wersjach to tak naprawdę przebrandowane układy Cyrixa o nazwie Media GX, a te były czymś pomiędzy 586 a 686. Jest jedno słowo, które może posłużyć jako odpowiedź na pytanie, dlaczego Ryze poległo. To słowo to Celeron. Gdyby Intel nie wprowadził w 1998 roku tych procesorów do sprzedaży i gdyby nie dobił konkurencji drastyczną obniżką ich ceny, to kto wie, może Ryze przetrwałoby na rynku przynajmniej 2 lata. Przygoda z Ryze była ciekawa, ale był to raczej jednorazowy skok w bok i relacji z tym procesorem utrzymywał nie będę. Jest słaby, a ceną już nas dzisiaj nie skusi. Wręcz przeciwnie. W tym materiale to już wszystko. Standardowo na koniec ślę podziękowania dla wszystkich, którzy użyczyli mi swojego głosu i zachęcam do dopisania się do tego grona. Adres mailowy widzicie na ekranie. Przypominam jeszcze o materiale dodatkowym, gdzie poskładałem na bazie MP6 266 Retro PC-ta i poddałem go męczarniom. Takim solidnym, ponad 60 gier i do tego kilka benchmarków. A później na bazie tej samej platformy sprawdziłem, na jaki przypływ mocy mogli liczyć posiadacze takich blaszaków po zmianie procesora na lepszy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.